Cześć, witam cię bardzo serdecznie na kanale Profi Fitness. Mam na imię Mateusz Solecki, jestem autorem kursu Nowoczesny model pracy trenera, który jest elementem Akademii Biznesu Trenera. W dzisiejszym nagraniu chcę rzucić ci cztery wyzwania, o których mówię szczegółowo na początku swojego kursu, które mają sprawić, abyś był lepszym trenerem i aby twój biznes trenerski szedł do przodu. Pierwszym z tych wyzwań jest to, abyś wystąpił z zastępu szturmowców. Jeżeli kojarzysz Gwiezdne Wojny, to tam byli ci żołnierze, szturmowcy, którzy byli wszyscy w takich samych zbrojach. I niestety dla większości osób spoza branży fitness, my jako trenerzy takimi właśnie szturmowcami jesteśmy. Ci od siłowni, ci od fitnessu, ci od pracy z ciałem. Oczywiście dobrze wiesz, że jako trenerzy bardzo mocno się różnimy od siebie. Mamy różne specjalizacje, mamy różne umiejętności, które sprawiają, że jeden trener będzie lepszy dla jednej osoby, inny trener będzie lepszy dla innej osoby. Ale niestety błąd, który popełnia większość z nas w branży, to jest to, że nieodpowiednio to komunikujemy, przez co ciężej jest nam pozyskać odpowiednie osoby. W związku z czym Pierwsze zadanie, które rzucam w trakcie kursu, to jest to, żeby wystąpić z zastępu szturmowców, przemyśleć swój branding, przemyśleć swoją grupę docelową, przemyśleć swoją ofertę, przemyśleć swoje cenniki i dostosować wszystkie te elementy tak, aby stworzyć kompleksową usługę, która będzie najlepszym sposobem dostarczenia oferty treningowej i być może nie tylko treningowej dla Twoich klientów. Drugie wyzwanie to zacznij wnosić drewno do lasu. Wydaje się to może dosyć kontrintuicyjne, ale jeżeli spojrzymy na badania, które w 2019 roku zrobił Deloitte z branży fitnessowej, były to badania finansowe. Ile pieniędzy jest w branży, na czym zarabiamy i tak To z tych badań wyniknęło, że w branży e, branża fitness ma 7.9% osób, które są właścicielami karnetu w klubie fitness, czyli je, mniej niż 1 na 10 osób ma karnet w klubie fitness, czyli w praktyce dużo jeszcze mniej osób do tych klubów fitness dociera. Natomiast co robi większość trenerów? Jako większość trenerów próbujemy pozyskać klientów właśnie w tych klubach, co powoduje, że działamy w bardzo wąskim Segmencie rynku. Oczywiście, da się to zrobić i mając w klubie fitnessowym osoby, które już są potencjalnie tym treningiem zainteresowane, może nie tyle potencjalnie, tylko faktycznie są już zainteresowane, ale być może brakuje im wiedzy, możemy im pomóc. Natomiast z drugiej strony, na każdą osobę w klubie, która ma karnet, przypada 11,7 osób bez karnetu. To znaczy, że jest dużo łatwiej Dotrzeć i zainteresować takie osoby, i wcale nie musimy konkurować z innymi trenerami, żeby zbudować sobie stabilną bazę klientów. Ten temat dosyć mocno rozwijam w obrębie samego kursu, podając cztery metody pozyskiwania klientów, które nie ograniczają się do klubu fitness, więc mogą być też świetnym uzupełnieniem tego sposobu, tego sposobu pozyskiwania nowych klientów. Trzecim Wyzwaniem jest to, aby przemyśleć efekt treningowy, a nie metodę. Bardzo często, wchodząc na fanpage e, czy Instagramy trenerów, spotykam się z dużą ilością bardzo merytorycznych treści, ale treści, które są moim zdaniem trudne, jeśli nawet nie niemożliwe do zrozumienia dla ich potencjalnego klienta. Posty na temat taśm mięśniowo-powięziowych, na temat periodyzacji treningowej, i tak dalej, i tak dalej, które merytorycznie są na wysokim poziomie, ale musimy pamiętać, że nasz przeciwny, nasz przeciętny klient, czy potencjalny klient, nie za bardzo nawet wie, czym jest periodyzacja treningowa i na pewno nie rozróżnia makrocyklu od mikrocyklu, i generalnie rzecz biorąc, nie jest też tym, przynajmniej na początku swojej drogi, za bardzo zainteresowany. Jeśli spojrzysz tutaj na slajd, to zobaczysz screen ze strony Apple, która prezentuje kilka rodzajów iPhone'ów. Jak przeczytasz opisy, to zauważysz, że nie ma tam żadnej informacji na temat ilości pamięci RAM, na temat szybkiego, szybkości procesora itd., ponieważ nie są to informacje, które są potrzebne klientom do podjęcia decyzji, który telefon wybrać. Kiedy spojrzysz na informacje o bateriach, zauważysz, że jest do 20, do 20 godzin odtwarzania wideo, do 13 godzin odtwarzania wideo. Nie ma tam żadnych miliamperogodzin, które są pojemnością baterii. Dlaczego? Ponieważ miliampery godziny z jednej strony oczywiście jest to element specyfikacji i dla osób, które już są w temacie, będą jakąś informacją która pozwoli im ocenić, że ten telefon jest dla nich lepszy bądź gorszy. Natomiast dla przeciętnego Kowalskiego dużo więcej powie informacja, przez ile godzin ten telefon faktycznie będzie mu działał. Jeżeli przemyślimy sobie, co jest ważne dla naszych klientów z ich perspektywy, to będziemy w stanie dużo lepiej generować treści, które są dostosowane do ich poziomu świadomości treningowej w danym momencie. I to sprawi, że łatwiej będzie im później sprzedać pakiety treningowe czy opiekę online. Czwarte wyzwanie to jest: zacznij od rozgrzewki, a nie od olimpiady. To jest w kontekście biznesowym. Jeżeli spojrzałbym na mojego ulubionego olimpijczyka, który na przykład dźwiga ogromne ciężary w dwuboju i chciałbym. Wykonywać jego trening, żeby osiągnąć podobny efekt, no to raczej byłbym skazany na porażkę. Dlaczego? Ponieważ tak jak budowa siły, wydolności czy innych parametrów z ciałem jest procesem i nie da się tego przyspieszyć, dokładnie tak samo będzie z budową Twojej firmy. Czyli powinniśmy zacząć od kompletnych podstaw, przekładając na język treningowy od jakości ruchu. I dopiero później budować kolejne warstwy, kolejne warstwy, aż dojdziemy sobie do najbardziej złożonych ruchów ze sztangą. I dopiero wtedy dodamy ciężar. W praktyce, w przypadku pracy, z, w przypadku budowy firmy, czy swojego brandu, musimy zadać sobie pytanie, kim jest nasz klient, jaka jest persona tego klienta jaką personę trenera, jaką my chcemy reprezentować, jako jaki trener chcemy być znani. Jak się zniszujemy, jak będziemy komunikować to, czym się różnimy od innych trenerów. Czyli nawiązując do pierwszego wyzwania, wychodzimy z zastępu szturmowców. Dalej musimy dokonać kalkulacji treningowych, czyli przeliczyć, ile chcemy zarabiać, ile możemy pracować, kto jest w stanie tyle zapłacić i tak dalej, i tak dalej... Tak, żeby nie sugerować się tylko tym, że cena rynkowa za trening to jest tyle i tyle, więc ja powinienem tyle i tyle kasować, ponieważ niekoniecznie będzie się to przekładało na budowę stabilnego biznesu. Dalej musimy zbudować stabilne źródła pozyskiwania klientów, czyli skąd? Mamy i ilu w jakich regularnych odstępach klientów będziemy sobie pozyskiwali? Czy potrzebujemy jakiegoś większego zastrzyku ludzi już teraz, w tym momencie? Czy będziemy sobie regularnie pozyskiwali pojedyncze osoby, ponieważ mamy tyle ludzi do pracy, ilu potrzebujemy i sobie z nimi stopniowo pracujemy? A jeżeli jakaś jedna osoba zrezygnuje z dowolnego powodu, to wtedy na jej miejsce skoczy kolejna. Kiedy już będziemy to mieli, czyli mamy dużo pracy, mamy dużo podopiecznych, możemy się skupić wtedy na automatyzacji procesów, czyli co możemy zrobić w naszej firmie, żeby robiło się samo, czyli żebyśmy zrobili, a się nie narobili. I tutaj dużo więcej możliwości niż trening na sali daje nam trening online, dlatego też y, drugi dzień kursu jest przeznaczony na tą formę współpracy. No i piąty punkt potencjalny, ponieważ nie każdego będzie to dotyczyło, to jest rozszerzenie oferty. Czyli kiedy mamy już w miarę stabilny biznes, mamy już go w poczęści zautomatyzowanego, tak że nie musimy się martwić, czy będę miał z kim pracować w kolejnym tygodniu czy miesiącu, mogę pomyśleć o tym, żeby rozszerzyć swoją ofertę, żeby stworzyć produkty poboczne, być może, żeby wyjść w jakieś inne segmenty rynku. I sprawić, żeby treningi czy usługi trenerskie nie były jedynym produktem, który mam w swojej ofercie. Natomiast wszystko to powinno być wykonane krok po kroku, jako część przemyślanego planu, ponieważ jeżeli za szybko będziemy próbowali przeskoczyć przez któryś, któryś etap, to być może się okaże, czy raczej najprawdopodobniej się okaże, że koszty automatyzacji procesów będą w danym momencie zbyt duże i nie będzie się to opłacało, Ponieważ automatyzacja danego procesu czy dostęp do jakiejś aplikacji kosztuje, a te pieniądze są potrzebne w danym momencie na coś innego. Więc krok po kroku, tak jak trenujemy i budujemy swoją siłę, swoją wydolność, nie zaczynamy od tego, że wychodzimy któregoś pięknego dnia, stwierdzamy, że jest ładna pogoda, więc przebiegnę sobie maraton, bo może się to średnio fajnie skończyć. Tak samo plan. Rozbudowy i rozkręcenia swojego biznesu trenerskiego, też powinniśmy w odpowiedni sposób przemyśleć i rozłożyć w czasie. O tych i o innych rzeczach mówię w trakcie szkolenia nowoczesny model pracy trenera, który jest elementem akademii biznesu Profi Fitness. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, serdecznie zapraszam Cię, żebyś kliknął w link poniżej tego nagrania, przeczytał cały opis szkolenia i mam nadzieję, że do zobaczenia.